dojdzie do wybuchu III wojny światowej, księża zostaną wymordowani, a papież będzie musiał uciekać z Watykanu. Dzisiaj przedstawiam absolutnie nieprawdopodobną i szokującą i też drastyczną przepowiednię Alojza Irmainera, jednak o tym w dalszej części filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, jest to przepowiednia Alojza Irmainera, która dotyczy III wojny światowej, a także sytuacji tutaj religii, sytuacji duchowieństwa. Ja może powiem na samym początku kilka słów na temat tego mężczyzny, ponieważ może wiele osób nie kojarzy, kto to jest. Alojz Irmainer to jest mężczyzna, który żył na przełomie XIX i XX wieku, dokładnie urodził się w 1894 roku i był to syn rolnika, tak, który rolnika. Natomiast ciekawa z nim była sytuacja taka, że podczas I wojny światowej przeżył śmierć kliniczną, gdzie został przysypany ziemią i przez 72 godziny nikt nie mógł go odnaleźć. Dopiero po tym czasie został odnaleziony i potem miał wiele ciekawych tak naprawdę wizji, wiele ciekawych przepowiedni, które się zrealizowały, dotyczących właśnie przyszłości, dotyczących historii. Ciekawa jest też taka tutaj sprawa, a mianowicie w 1947 roku wytoczono mu proces za to, że uprawia szarlataństwo, tak, że mówi tutaj jakieś rzeczy nieprawdopodobne. Okazało się, że ten proces tak naprawdę tylko przyniósł mu chlubę, tak, tylko pokazał do wody, że jego przepowiednie rzeczywiście się zrealizowały, a dzięki temu procesowi media to nagłośniły i stał się bardzo popularną osobą. On, krótko mówiąc, przepowiadał tak, że dojdzie do wybuchu III wojny światowej. III wojna światowa, która wybuchnie na skutek konfliktu religijnego, na skutek konfliktu religijnego, że wszystko będzie spowodowane przez religię. Będzie to walka tak naprawdę religii katolickiej z religią, z islamem, tak, katolików z muzułmanami. No i powiedział takie szokujące słowa dotyczące właśnie papiestwa, duchowieństwa, że duchowni we Włoszech zostaną wymordowani, natomiast papież będzie musiał uciekać z Watykanu i że po prostu we Włoszech będzie panował islam, będą panowali muzułmanie. Zaraz zacytuję tutaj jego wypowiedź dokładną, co mówi na temat właśnie tej III wojny światowej. Cytuję, ta treść jego przepowiedni brzmi tak. Zostanie zamordowana jakaś ważna osobistość, może to się wydarzyć na Bałkanach albo na Bliskim Wschodzie i to będzie oznaczało początek wojny. Walki potrwają 3 dni albo 3 tygodnie, rozpoczną się one od Złotego Miasta, na Dunaju nie będzie już mostu. Żółty pył posypie się od Złotego Miasta aż do Zatoki, Złote Miasto zamieni się w popiół. Umrze więcej ludzi niż podczas ostatnich dwóch wojen. Wszystkich wezmą do wojska, tak młodych jak i starych, lecz oni już nie będą musieli walczyć. Ostatnia bitwa odbędzie się w kolonii nad Renem. Następnie wystąpi jakiś kataklizm i wróg będzie musiał pójść w kierunku północnym. Papież z Rzymu będzie uciekał w kierunku południowo-wschodnim lub przez Wielką Wodę. Tam potajemnie ukoronuje cesarza. Miasto, gdzie stoi żelazna wieża, spalą jego mieszkańcy, gdzie spojrzeć, tam rewolucja. W morzu pojawią się dziury, a potem powrotna fala zatopi wyspy i poderwie ją od lądu. Trzy miasta znikną pod wodą, jedno na północy, drugie na południu, a trzecie na zachodzie. Na wschodzie straszne walki, czerwone i żółte masy wojsk na ulicach. Kiedy zakwitną znów kwiaty, papież powróci, aby opłakiwać swych braci. No to jest szokujące, to jest właśnie ta przepowiednia, no szokująca, trzeba przyznać, że jest ta przepowiednia drastyczna, ale jakby tutaj w całej tej wojnie okazuje się, że na końcu papież przeżyje i wróci, tak, i że wróci. No mówi, że też tutaj będą walki w Niemczech, dojdzie także do kataklizmów. Wiele tak naprawdę przepowiedni wskazuje na to, że w Europie dojdzie do kataklizmu, dojdzie do powodzi, dojdzie do trzęsienia ziemi. Natomiast on mówi też, że miasto, gdzie stoi żelazna wieża, spalą jego mieszkańcy, czyli może to być odniesienie do może Francji, do Paryża, tak, do wieży Eiffla. Gdzie spojrzeć, tam rewolucja, w morzu pojawiają się dziury, a potem powrotna fala zatopi wyspy i oderwie od lądu. Trzy miasta znikną pod wodą, jedno na północy, drugie na południe, a trzecie na zachodzie.
No to też jest ciekawa sprawa, czy to by się odnosiło na przykład do kwestii Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szkocji, czy miałoby to być po prostu właśnie zatopienie tych wysp. I teraz tak, papież z Rzymu będzie uciekał w kierunku południowo-wschodnim lub przez Wielką Wodę. Tam potajemnie ukoronuje cesarza. Czyli możemy powiedzieć, że papież praktycznie ucieknie do Stanów Zjednoczonych, tak? Można powiedzieć, że za ocean. Albo też ucieknie w kierunku, tak to powiedział, południowo-wschodnim, tak? Dobra. Umrze więcej ludzi niż podczas ostatnich dwóch wojen. Wszystkich wezmą do wojska, tak młodych jak i starych, lecz oni już nie będą musieli walczyć. Czyli, że ta wojna tak naprawdę będzie po prostu miała drastyczną skalę, tak? Bo zginie bardzo dużo ludzi. Jeszcze więcej niż podczas pierwszej i II wojny światowej. A wiemy, że przecież podczas pierwszej i II wojny światowej zginęły miliony ludzi. Czyli na dobrą sprawę mogłoby tutaj dojść do użycia bomby, tak? Bomby na przykład atomowej. Ostatnia bitwa odbędzie się w kolonii nad Renem, następnie wystąpi jakiś kataklizm i wróg będzie musiał pójść w kierunku północnym. No tutaj mówiło się właśnie o tym kataklizmie, że to mogło być prawdopodobnie, mogła to być powódź, tak? Tutaj mówi tak, ostatnia bitwa odbędzie się w kolonii nad Renem, czyli tutaj na terenach niemieckich. No to jest też ciekawa sprawa, ponieważ wiele przepowiedni o tym mówi, pokrywa się z tym, że tutaj właśnie Polska nie ucierpi w tych przepowiedniach podczas wybuchu III wojny światowej, ale jakby tutaj mogą ucierpieć miasta na po prostu tutaj na zachodzie, czyli na przykład Szczecin, tak, czyli te miasta, które blisko graniczą z Niemcami, czyli na dobrą sprawę to centrum walk, tak, czy miejsce, do którego te walki by trwały, to by były właśnie Niemcy, tak, być może to jest kolonia, być może to są tereny dzisiejszych Niemiec. No ciekawa jest ta przepowiednia, tylko on nie mówi na przykład tutaj nic o użyciu bomby atomowej, nie? On mówi, że tak, walki potrwają 3 dni albo 3 tygodnie. Rozpoczą się one od Złotego Miasta. Na Dunaju nie będzie już mostu. Od Złotego Miasta, no to można odnosić tutaj do wielu tak naprawdę miast. Można odnosić do tych miast starożytnych, ale też można odnosić do Rzymu. Walki potrwają 3 dni albo 3 tygodnie. Rozpoczną się one od Złotego Miasta. Na Dunaju nie będzie już mostu. Żółty pył posypie się od Złotego Miasta aż do Zatoki. Złote Miasto zamieni się w popiół. No tutaj też może dotyczyć na przykład Izraela, tak? Zostanie zamordowana jakaś ważna osobistość, może to się wydarzyć na Bałkanach albo na Bliskim Wschodzie i to będzie oznaczało początek wojny. No powiem szczerze, że na Bałkanach to nie wiem po prostu, kto tutaj miałby zginąć. Natomiast na Bliskim Wschodzie, no to może na przykład chodzić tutaj o zamordowanie jakiegoś przywódcy, tak, związanego z Izraelem. Oczywiście jest to pewna interpretacja swobodna, nie wiadomo jak to będzie. Walki potrwają 3 dni albo 3 tygodnie, rozpoczną się one od Złotego Miasta na Dunaju, już nie będzie mostu. No to, to też jest ciekawa sprawa, ponieważ może to być takie tak naprawdę zagranie strategiczne, tak? A więc likwidacja mostu. Bardzo często tutaj podczas wojny likwiduje się takie miejsca czy cele strategiczne jak most, elektrownie i inne takie obiekty strategiczne z punktu widzenia jakby tutaj wojny, tak, żeby przeciwnik miał ciężko. I rzeczywiście być może likwidacja tego mostu na Dunaju doprowadzi do tego, że tutaj armia, żołnierze będą mieć problem, żeby walczyć, tak, żeby się przedostać. Żółty pył posypie się od Złotego Miasta aż do Zatoki. Złote Miasto zamieni się w popiół, tak, zamieni się w popiół. Czyli można powiedzieć, że będą praktycznie trwać regularne walki, które doprowadzą do tego, że to miasto kompletnie zostanie zniszczone, kompletnie zostanie, można powiedzieć, zrównane z ziemią, tak? Będzie po prostu to miasto zrównane z ziemią, nic tam praktycznie nie będzie się znajdować, tak? Nic się tam nie będzie znajdować. Umrze więcej ludzi niż podczas ostatnich dwóch wojen, wszystkich wezmą do wojska, tak młodych jak i starych. To też jest ciekawe, tak? Czyli żeby powołanie tak naprawdę do wojska dotyczyło wszystkich bez względu na wiek. No dzisiaj wiemy, że chyba są jakieś limity dotyczące właśnie wieku, że nie można zbytnio tak każdego po prostu powołać, lecz oni już nie będą musieli walczyć. Czyli na dobrą sprawę, co będą robić w tym wojsku? Będą podpierać ścianę? No to jest ciekawa sprawa. Ostatnia bitwa odbędzie się w kolonii nad Renem. Następnie wystąpi jakiś kataklizm i wróg będzie musiał pójść w kierunku północnym. No tu mówi się o kolonii nad Renem, że tam dojdzie do powodzi, tak, że będą gigantyczne powodzie i to właśnie uniemożliwi tak naprawdę dalsze prowadzenie działań wojennych, tak,
dalsze prowadzenie działań wojennych, że to zatrzyma praktycznie te działania wojenne. No tak tutaj mówi ta przepowiednia Alojza Irmajnera. No ciekawa sprawa, na pewno ciekawa sprawa. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.